Zachwyć się sobą, bo każda sekunda, gdy tego nie robisz, to nie zmarnowana sekunda, lecz zmarnowane życie. Usłyszałam od emanującej wewnętrznym blaskiem niespełna 70-letniej śpiewaczki, mej nowo poznanej życiowej przewodniczki. Zapomnij wszystko, co myślisz, że wiesz. Odnajdź siebie. Odnajdź to dziecko, które po prostu zachwyca się każdym wydanym z siebie i pochodzącym z otoczenia dźwiękiem, obrazem, zapachem. Zapomnij, jak trzeba chodzić, jak krzyżować nogi przy siadaniu, by gustownie zasłonić to, co inaczej mogłoby zostać podejrzane. Jakaż byłaby to przecież tragedia? Nie do pomyślenia. Zapomnij, że coś ci wypada i nie wypada. Nie oczekuj, by płynące z twoich ust dźwięki miały jakąkolwiek formę, poza tą, która jest w pełni tobą, która przychodzi ci spontanicznie i naturalnie. Po prostu zachwycaj się sobą. Kobieta ta nie jest trenerem pozytywnego życia, rozwoju osobistego czy duchowego. Już na pierwszy rzut oka coś cię w niej ujmuje i tym czymś jest głęboka wewnętrzna harmonia. Jednorazowe pozwolenie sobie na to, by jej figlarna, pełna dowcipu dusza mogła w pełni wyrażać się przez jej coraz to bardziej pomarszczone ciało. Usta są do całowania, nie do śpiewania, dodała. Ty cała jesteś dźwiękiem. Pozwól, by z ciebie emanował. A usta? Korzystaj, ach, korzystaj, bo po 60 nie jest już tak łatwo, dodała zalotnie rozbawiona. W tej magicznie najzwyczajniejszej chwili zrozumiałam, że sekret tej cudownej kobiety kryje się w połączeniu z jej duszą. Czymś, o czym choć pozornie nie mówi, to jednak cały czas sobą pokazuje. W obecnych czasach niezwykle popularne jest poruszanie konceptu duszy. Celowo używam terminu koncept, gdyż to na nim zazwyczaj się kończy, gdy o niej mówimy. Tak bardzo na topie jest życie w zgodzie z duszą, odnajdywanie tego połączenia. Sama jako metafizyczna terapeutka dokładam i swoje 5 groszy w jej propagowaniu. Terapeuci duszy, uzdrowiciele, warsztaty, dyskusje, teorie. Dusza stara, młoda, z misją, oddalona, w ciele, poza ciałem. Jak się z nią połączyć? Jak dać jej prowadzić, zaufać, poznać, usłyszeć? I tak oto. Czekamy, szukamy, płaczemy, tęsknimy, wątpimy, żyjemy nadzieją. Chcemy przerzucić odpowiedzialność za nasze codzienne samopoczucie na kogoś, kto przecież wie, jak pomóc. I choć i na to jest czas i miejsce, to pamiętaj, że twoje połączenie z twoją duszą jest dostępne dla ciebie teraz, zawsze. Jest na wyciągnięcie twojej dłoni, na gotowość twojego serca, domu twojej duszy. A twoja dusza? Ona czeka cierpliwie, niewzruszona. To nie na jakieś euforyczne pojednanie, wyobrażone przez ciebie zastępy aniołów, chóry niebios towarzyszące waszemu zjednaniu. Oj nie,
Jak zabawne musi być z jej szerszej perspektywy spoglądanie na te nasze ludzkie, pełne romantyzmu projekcje. Ona jest w pełni swej siły i mądrości i każdy moment Twego życia jest dla niej odpowiedni, by prowadzić Cię za rękę. Jak jednak się czujesz ze świadomością, że życie z duszą jest najzwyczajniejsze ze zwyczajnych? Co zrobisz, kiedy Ci powiem, kiedy zapytam, że nie będzie objawień, sypiących się z nieba piórek, ani siadających na Twym ramieniu motyli? Co jeśli Ci powiem, że będzie po prostu życie? Kanapka z serem, kolejka w sklepie, dziura w bucie, świąteczna choinka, śmiech dzieci grających na podwórku, mruk kota, wycieczka rowerowa, książka, kłótnia z ukochanym i ten katar od fruwających wokół pyłków. I będzie też spontaniczny śmiech i też motyle, czasem nad głową, a czasem w brzuchu. Odpoczynek, nic nie robienie, gdy nie masz na nic ochoty. Zachwyt nad sobą, o tak, bo się kochasz. I niewzruszoność, gdy ktoś powie, że to narcyzm, że jesteś w siebie zapatrzona. Co z taką wizją? Czy i ona jest atrakcyjna? Choć wiem, możesz i tutaj chwycić się tego, że wtedy życie jest spokojne, przyjemne, w porządku, dokładnie takie, jakie jest właśnie teraz. Jak dla mnie, życie z duszą to uczenie się siebie na co dzień, rozpoznawanie spontanicznych pociągów, pragnień, na kulinarną przygodę w kuchni, głęboką rozmowę, samotność, wariactwo, czy siedzenie z tymi, którzy, jak mawiamy, są nieprzebudzeni. Odkąd pozwalam sobie, by dusza coraz częściej przejmowała ster nad mym życiem, tak wyraźnie czuję, rozpoznaję, że życie samo w sobie jest tak zachwycająco proste, lekkie, łatwe. Nie ma tu niczego, co sprawiałoby, że warto się spinać, martwić, przejmować. Dusza nam to każdego dnia pokazuje. Ileż wysiłku można wkładać w coś, co przychodzi naturalnie, co jest spontaniczne, co daje tą zwykłą ludzką przyjemność. Życie z Twoją duszą jest bezwysiłkowe. Choć zaprogramowany, buntujący się przeciw temu umysł na jakiś czas pozostaje zbulwersowany tym nowym, wyraźnie przecież rozleniwionym trybem życia. Każda dusza zdaje się mieć swoje własne, charakterystyczne barwy. Tak na przykład moja jednego dnia zachwyca się swoją zmysłowo-tajemniczą, tworzącą pewien ludzki dystans dostojnością. Innego zaś, hulaj dusza, wydurnia się i robi wszystko to, czego przecież dorosłej osobie robić nie przystało. A jaka jest Twoja dusza? W jakich barwach dziś, teraz pragnie pokazać się światu, wyrazić, doświadczyć, eksplorować?
Być może uważasz się za osobę zgodną i opanowaną, lecz instynktownie czujesz, że jest w tobie silny głos, który chce przebić się przez wszelkie ograniczenia i powinności. Być może na twojej twarzy maluje się uśmiech, ale najchętniej wypnęłabyś teraz nogą z powagą i powiedziała, co myślisz. Poczuła w pełni swój smutek. Być może najzwyczajniej w świecie masz ochotę odejść, wyrzucić, skończyć tą pracę, związek, układ, styl życia, zobowiązania, a jednak coś cię wciąż hamuje. Tym czymś nie jest na pewno twoja dusza, bo ona zawsze mówi życiu tak. Być może i teraz, słuchając tego tak najzwyczajniejszego nagrania, no właśnie, co teraz? Czy jest to już czas, by otworzyć się na lekkość i prawdę twojej duszy? Być może.